2008 roku mija 90 lat od wybuchu zwycięskiego powstania Polaków przeciwko Rzeszy Niemieckiej. W jego wyniku najstarsza część Polski, Wielkopolska, została wyzwolona przez samych Polaków. Jeżeli historią rządzą nieraz przypadki, to do tego powstania mogłoby wcale nie dojść, albo data tego powstania mogłaby zostać przesunięta przez zdarzenie, które miało miejsce w Rogoźnie pamiętnego grudnia 1918 roku. Nazwa Rogoźno znana jest w historii Polski, bowiem w 1296 roku z rozkazu Brandenburczyków zabito w Rogoźnie polskiego króla Przemysła II. Wróćmy jednak do 1918 roku. Gdyby wówczas znano film czy telewizję, można by było zrozumieć, dlaczego zarówno w Rogoźnie, jak i w wielu innych miastach tego regionu tak powszechnie nienawidzono Niemców. W wyniku zmowy trzech sąsiadów Polski, Rosji, Prus i Austrii, następuje powolne zajmowanie ziem polskich. W 1793 roku Wielkopolskę zabierają Prusy i wkraczają do Poznania. Dwa lata później Polska przestaje istnieć. W klasztorze benedyktynów w Lubiniu działało od 800 lat skryptorium oraz znajdowała się tu bogata biblioteka. Jak głosi legenda, żył tu Gall Anonim, który był autorem pierwszych dziejów Polski. W 1834 roku rząd pruski rozproszył zbiory. Część pergaminowych manuskryptów spalono na miejscu, część pojechała do Poznania, a część do Berlina. To jedna z największych tragedii w historii polskiej kultury. Prusacy niszczyli także dokumenty sejmików, dokumentację podatkową oraz prywatne księgozbiory w rekwirowanych dworach. Wiosna ludów. Na terenie Wielkopolski w 1848 roku wybuchło powstanie przeciwko Niemcom. Po jego upadku Prusacy urządzili w Poznaniu po raz pierwszy publiczną egzekucję Polaków-powstańców. Po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku rozpoczyna się okres tzw. Kulturkampfu. W 1872 roku język polski usunięto ze szkół. W 1873 rozpoczął się pierwszy proces Polaka przed pruskim sądem za odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, późniejszego hymnu Polski. W 1874 roku polski usunięty zostaje z urzędów stanu cywilnego. W 1887 roku zniesiono naukę polskiego w szkołach ludowych. 1901 polski wyrugowano z nauki religii. 1912 sędzia usuwa w czasie meczu piłkarza z boiska za to, że odezwał się do kolegi po polsku. Pierwsze na wielką skalę przesiedlenia etniczne w historii nowożytnej Europy. Władze pruskie usuwają z Wielkopolski ponad 30 tysięcy Polaków. Na ich miejsce zaczęto ściągać kolonistów z głębi Niemiec. W 1886 roku powołano w Poznaniu komisję kolonizacyjną. Jej celem było pozyskiwanie ziemi z rąk polskich i przekazywanie przybyszom z głębi Niemiec. Aby zachęcić urzędników niemieckich do osiedlania się w Wielkopolsce, wprowadzono dodatek do pensji, tak zwany Ostmarkenzulage. Wielkopolska była największą kolonią pruską w Europie. W 1905 roku wybuchł strajk polskich dzieci we Wrześni. W ciągu roku objął 800 szkół podstawowych w Wielkopolsce. Dzięki ówczesnej prasie stało się o nim głośno w całej Europie. Niemcy skrupulatnie obliczyli, że brało w nim udział 75 tysięcy dzieci z polskich rodzin. Dzieci strajkowały przeciwko usunięciu języka polskiego z nauki religii. Za karę rodzice musieli płacić wysokie grzywny. Drugoroczność stała się świadomym elementem polityki germanizacyjnej. W państwie pruskim żyły wówczas 3 miliony Polaków, którzy nie tylko, że nie mieli ani jednej szkoły ludowej z językiem polskim, ale też ani jednej szkoły średniej, o uniwersytecie już nie mówiąc. We wrześniu Niemcy dali Polakom prawdziwą lekcję patriotyzmu. Za 13 lat
to właśnie z tych dzieci będą rekrutować się powstańcy wielkopolscy. W 1908 roku Sejm Rzeszy uchwalił ustawę, na mocy której Komisja Kolonizacyjna uzyskała prawo wywłaszczenia 70 tysięcy hektarów ziemi z rąk polskich. Jednocześnie utrudniano budowę domów. W związku z tym Michał Drzymała, rolnik z Podgradowic, w 1908 roku zakupił wóz cyrkowy, a ziemi nie oddał. Codziennie policjant sprawdzał, czy pojazd jest jeszcze wozem, czy już domem. Pomysł z wozem podpowiedział mu sąsiad Niemiec. Wobec naporu niemieckiego Polacy zaczęli zrzeszać się w spółdzielnie oraz zapisywać się do kas zapomogowo-pożyczkowych. Ruch ten stał się masowy. Około roku 1910 w 165 organizacjach spółdzielczych zrzeszonych było 125 tysięcy Polaków. Na ich czele stali księża, między innymi Piotr Wawrzyniak, zwany Królem Czynu, który głosił, że wartość narodu mierzy się tym, jak płaci on swe rachunki. A oprócz niego ksiądz Augustyn Szamarzewski czy ksiądz Stanisław Adamski. Niemcy tylko dzięki finansowej pomocy rządu pruskiego byli w stanie przeciwstawić się rosnącej polskiej konkurencji ekonomicznej. Wśród Polaków obowiązywało hasło swój kupuje u swojego, swój do swojego po swoje lub módl się i pracuj, reszty Bóg dokona. W Wielkopolsce polska klasa średnia stała się silna ekonomicznie i zorientowana patriotycznie. Kilkuset Polaków, synów właścicieli ziemskich, studiowało rolnictwo w Anglii, Francji i w Niemczech. Stamtąd też sprowadzano najnowsze maszyny. W przededniu I wojny światowej Wielkopolska była najbardziej efektywnym rolniczo regionem Niemiec, jeżeli chodzi o produkcję rolną. Niemcy nazywali ją spichlerzem Rzeszy. Produkcja ziemniaków. Rejencja poznańska 1300 kg na mieszkańca. Niemcy 570 kg na mieszkańca. Produkcja zboża. Rejencja poznańska 413 kg na mieszkańca. Niemcy 200 kg na mieszkańca. Ponad 340 tysięcy Polaków z zaboru pruskiego, w tym 100 tysięcy z samej Wielkopolski, uczestniczyło w niemieckich mundurach w walkach na frontach I wojny światowej. Polacy nie mogli awansować do stopnia powyżej dowódcy kompanii lub baterii, stanowiąc tzw. Kanonenfutter, czyli mięso armatnie. W wyniku działań wojennych około 85 tysięcy odniosło rany bądź zginęło. W listopadzie 1918 roku nastąpiło podpisanie rozejmu z aliantami, który kończył działania wojenne na zachodzie. W listopadzie, po 125 latach niewoli, Polska uzyskała wolność. Tymczasem w Poznańskiem nadal rządzili Niemcy i nic nie wskazywało na to, że sytuacja ulegnie zmianie. Polski Sejm Dzielnicowy wydał uchwałę o konieczności przyłączenia ziem zaboru pruskiego do odradzającej się Polski. Liczne organizacje paramilitarne przygotowywały się do walki zbrojnej. Czekano na odpowiednią chwilę, aż przyszedł 26 grudnia 1918 roku. Przez Poznań w drodze do wolnej już Warszawy miała przejechać aliancka delegacja wojskowa z Ignacym Paderewskim na czele. Zapraszam do Rogoźna, które w 1918 roku było małą mieściną liczącą około 4 tysięcy mieszkańców. Jeżeli historią rządzą nieraz przypadki, to do wybuchu powstania mogło wcale nie dojść, albo data wybuchu powstania mogła zostać przesunięta przez incydent, który miał miejsce w grudniu w 1918 roku. Wojciech Korfanty. Jestem posłem do Reichstagu, a także przedstawicielem Naczelnej Rady Ludowej. To myśmy zaprosili państwa do Poznania. To jest pułkownik White. Komandor Rawlings z Armii Brytyjskiej. Major Iwanowski z Polskiej Armii generała Hallera. Pan Ignacy Paderewski. Kapitan Anders. Ministerstwo Wojny przysłało mnie, abym przerwał państwu podróż. Pułkownik Henry White.
Jako przedstawiciel rządu Jej Królewskiej Mości przypominam panu, że na podstawie aktu o kapitulacji Armii Pruskiej jestem tutaj oficjalnym wysłannikiem Komisji Alianckiej, a państwo są ze mną. Każą mi odczepić lokomotywę. Ignacy Paderewski. Jedziemy do Poznania. Jako oficer pokonanej armii nie ma pan prawa dyktować nam, jak mamy postępować. Proszę się odmeldować. Berlin zezwala panom jedynie na przejazd przez Poznań w drodze do Warszawy. Dopiero wówczas dotarło do Niemców, że przyjazd wojskowej delegacji alianckiej na czele z Ignacym Paderewskim do Poznania może być dla nich źródłem poważnych kłopotów. W tym hotelu, zakupionym zresztą od Niemców, trwa narada konspiracyjnego sztabu Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej. Gdybym poszedł do nich teraz i powiedział, że za kilkanaście godzin stworzą pierwszy rząd wolnej od Niemców Wielkopolski, wyśmialiby mnie. Idę o każdy zakład. Komendant Straży Ludowej Julian Lange. Mamy informację, że żołnierze niemieccy dostali rozkaz zatrzymania pana Paderewskiego i odesłania go do Warszawy. W tej chwili pociąg z wielkim gościem dotarł do stacji Oborniki, gdzie miejscowi Polacy powitali go z honorami. Straż Ludowa liczyła około 2000 częściowo uzbrojonych ludzi. Drugie tyle miała Służba Straży i Bezpieczeństwa. Ponadto była jeszcze mniej liczna Polska Organizacja Wojskowa, a także Bractwa Kurkowej Skauci. Wszyscy Polacy postawieni zostali w stan najwyższej gotowości, bo pociąg z Paderewskim nieuchronnie zbliżał się do Poznania. Henryk Śniegocki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przez 5 lat ja i moi koledzy z kwatery głównej uczyliśmy was zasad skautingu i prowadzenia walki. Do tej pory nie znaliście naszych twarzy. Aż do dzisiaj. Nazywam się Henryk Śniegocki, a ja Wincenty Wierzejewski. Dzisiaj po raz pierwszy wyjdziemy w naszych mundurach na ulicę. Macie chronić naszego wielkiego gościa. Nie reagować na zaczepki i nie dać popsuć sobie szpaleru. Paderewskiemu nie może spaść włos z głowy. Pomagać skautom będzie nasze poznańskie Bractwo Kurkowe. Zbrojni tylko w pochodnie skauci mieli obstawić całą trasę przejazdu Paderewskiego. Skauting w rejencji poznańskiej powstał w 1910 roku. Aby zmylić Niemców, co do prawdziwego charakteru organizacji, skauci przyjęli mundury i okrycia takie same, jakie w Afryce stosowały niemieckie wojska kolonialne. Z początku połechtało to Niemców. Wkrótce jednak odkryli rzeczywisty cel organizacji i ją rozwiązali. Odtąd skauting zszedł do konspiracji aż do 1918 roku. Manifestacyjne powitanie nie tylko zaskoczyło Paderewskiego. Zaskoczeni też byli niemieccy mieszkańcy Poznania, którzy do wizyty Polaka nie przywiązywali większej wagi. Żołnierze niemieccy nie zatrzymali Paderewskiego, bo było ich za mało. Za to Polacy urośli w siłę, gdy wieczorem tłumnie zebrali się pod hotelem Bazar i zobaczyli, że jest ich aż tylu. Pod hotel, w którym zatrzymał się Paderewski, przychodziły liczne delegacje Polaków. Rozwścieczyło to Niemców i postanowili zamanifestować swą siłę. W mieście zaczęły znikać amerykańskie i francuskie flagi zdzierane przez grenadierów z 6. Korpusu. Niemcy nie wiedzieli jednego. Poznań siedział na beczce z prochem. Wieczorem wybuchła strzelanina pod hotelem, w którym zamieszkał Paderewski. Zapoczątkowało to wybuch powstania. I tak małe sprawy awansują nagle do rangi narodowych wydarzeń. Takim symbolem stał się niewątpliwie hotel Bazar i Ignacy Paderewski. Władysław Sejda. Witam w Poznaniu. Jak pan widzi, Niemcy nie strzelają do nas grochem. Szczególnie uczuleni są na flagi francuskie i amerykańskie. Kapitan Stanisław Taczak. I liczycie panowie, że ja ich zatrzymam? Władysław Sejda.
W tym celu przerwaliśmy panu kapitanowi urlop. Zapraszam. W ciągu kilku godzin utworzono w Poznaniu 4 punkty werbunkowe. W pierwszej fazie walk oparto się jedynie na żołnierzach Polakach wracających z frontu. Maksymilian Bocian, skończyła się twoja robota, Jurgen. Melduje Maksymilian Bocian, że porucznik Hondzlik opanował cały Bahnhof. Kompania Pleszewska jest z nami. Właśnie zatrzymali wojskowy pociąg z Bydgoszczy. Oddawać broń. Pojedynczo skokami naprzód Wiara Raus. Wincenty Wierzejewski. Uwaga, oddział stój. Blisko 100 grenadierów, którzy jeszcze rano manifestowali przeciwko pobytowi aliantów i Paderewskiego, skapitulowało przed Polakami. Część zamknęła się w koszarach i tam zaatakowali ich powstańcy. Centrum miasta było już wolne. Do zbuntowanego Poznania przybyła delegacja rządu berlińskiego z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ernstem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Wojny Paulem Gere oraz z kapitanem sztabu generalnego Heinzem Guderianem, który wróci tu za 20 lat o wiele lepiej uzbrojony. Naczelna Rada Ludowa przyjęła delegację niemiecką w ratuszu. Eugen Ernst. Jako minister rządu Prus z przykrością stwierdzam, że socjalistyczna rewolucja berlińska wykorzystana została w Poznaniu przez polskich nacjonalistów celem przejęcia władzy. Wojciech Korfanty. Obecnie pertraktujemy z panami jak władza z władzą. W dzisiejszej chwili Poznań jest w rękach ludu polskiego i dobrowolnie tej władzy nie oddamy. Rozmowy nie przyniosły rezultatów. Niemcy grozili przerwaniem dostaw węgla, Polacy zaś zawieszeniem aprowizacji dla Berlina. Tymczasem w stolicy Niemiec wybuchły walki, które odwróciły uwagę rządu niemieckiego od Poznania. Oficer. Na południu w naszych rękach znalazł się Kościan. Trwają walki o Ostrów. Pierwszy dowódca powstania Stanisław Taczak. A na północy? Nasi zaatakowali Kcynię, a ponadto dostaliśmy informację, że podporucznik Paweł Cyms rozpoczął rajd wojenny na Kujawy. Ilu naszych zaatakowało Niemców? 500 osób. Miałem telefon z Mogilna, że zajęli miasto. Ksiądz dzwonił. Masowy zryw Polaków zaskoczył nie tylko Niemców, ale również i polskich dowódców. Nie mogąc liczyć na Piłsudskiego i wojsko z odrodzonej już Polski, poznaniacy musieli ograniczyć zakres działań militarnych, aby zbytnio nie rozciągać linii frontu, która już wówczas przekraczała 400 kilometrów. Nie była to łatwa decyzja. Spróbujmy zobaczyć, jak mogła wyglądać ta scena, gdyby wówczas znano dźwięk. Tak dalej być nie może. To nie jest jakaś prywatna wojna z powieści Sienkiewicza. Dokąd oni idą? Według Palucha najpierw na Kruszwice. Przecież to już Kujawy. A potem? Inowrocław, Bydgoszcz. A może od razu zdobędziemy Gdańsk, a potem Berlin. Panowie oficerowie, Naczelna Rada Ludowa nie chce drażnić Niemców, dlatego dalej nie pójdziemy na północ. Tutaj przebiega linia kolejowa, którą Niemcy ewakuują żołnierzy z Rosji. I tutaj się zatrzymamy. Dlatego nie będzie ataku na Bydgoszcz. Chyba się rozumiemy. Tak, wiem. W ciągu kilku tygodni musimy zorganizować regularne polskie wojsko. Inaczej w ciągu miesiąca nas zgniotą. Panowie oficerowie, tak czy siak, nowy rok będzie najważniejszym rokiem w historii Polski. 1919. Żeby tak się stało. Najpierw zaczęto organizować niższe jednostki taktyczne, począwszy od batalionu, baterii i szwadronu. Rozszerzono liczbę miejsc werbunkowych.
Do wojska przyjmowano piechotę, artylerzystów, kawalerzystów oraz kadry dla wojsk specjalnych, to jest saperów i lotników. Punkty były czynne całą dobę. Tymczasem Paderewski, który następnego dnia miał jechać do Warszawy, został unieruchomiony przez gorączkę. Największe po Poznaniu miasto Wielkopolski było wolne. W zajętej cytadeli w ręce Polaków wpadł sprzęt warty wiele milionów ówczesnych marek. Zdobycie cytadeli oznaczało ponadto przejęcie kontroli nad wojskowym telefonicznym centrum dowodzenia, które obejmowało całą Wielkopolskę. Berlin stracił bezpośrednie połączenie ze swoimi wojskami. Dwa plutony POW-u i kompania z Wrześni ruszyły w kierunku pobliskiego Witkowa, gdzie znajdowały się oddziały grenszurzy. Obawiano się, że silny oddział niemiecki może zaatakować wyzwolone już Gniezno. Największe obok Poznania miasto Wielkopolski. Tu porucznik Wiewiórkowski melduje zdobycie koszar Witkowie. Niedaleko od Gniezna była granica. Niemcy chcieli odciąć powstanie od terenów wolnej już Polski. Zajmując Witkowo, Anastazewo i pobliskie miejscowości, powstańcy pokrzyżowali te plany. W ciągu dwóch dni wyzwoliły się oprócz Poznania i Gniezna Września, w której 13 lat wcześniej wybuchł strajk dzieci. Trzemeszno, Wągrowiec, Szamotuły, Wronki, Lwówek, Grodzisk. Niemcy oddawali władzę wszędzie tam, gdzie Polacy mieli zdecydowaną liczebną przewagę nad ludnością niemiecką. Po zdobyciu koszar 6. Pułku Grenadierów, powstańcy w sposób zorganizowany wywozili żołnierzy niemieckich na dworzec kolejowy i zaczęli usuwać ich z miasta. Walki od 28 grudnia 1918 roku pochłonęły w Poznaniu ponad 40 ofiar śmiertelnych po obu walczących stronach. W koszarach na południu Wielkopolski Niemcy przed swą ucieczką zastawili zasadzkę na Polaków. W piecach sal zbiorczych umieścili granaty. Na szczęście podstęp się nie udał. Któryś z powstańców przytomnie spojrzał do pieca, zanim rozpalił w nim ogień. Wielkopolanie znali dobrze Niemców. Niektóre oddziały niemieckie, ku ubolewaniu ze strony polskiego dowództwa powstania, opuszczały Poznań z bronią. Ten cudem ocalały do dziś wagon wchodził w skład pociągu pancernego numer 11 Poznańczyk. Niewinnie wyglądający z pozoru wagon towarowy stanowił doskonałe zabezpieczenie dla walczących w środku żołnierzy. Wagon ważył 30 ton. Ściany miały 15 cm. Wypełnione były betonem. Beton stanowił doskonałe zabezpieczenie przed bronią maszynową. Luki strzelnicze dodatkowo zabezpieczane były workami z piaskiem. Niemcy używali pociągów pancernych kilkadziesiąt razy do walki
przeciwko Polakom. Były to jednak pociągi zupełnie innego rodzaju. W noc sylwestrową z 1918 na 1919 pociąg pancerny numer 11 Poznańczyk brał udział w walkach o wyzwolenie Ostrowa Wielkopolskiego, po czym triumfalnie wjechał na peron pierwszy. Wszyscy? Bo jak nie, to rzucę granatem. Granatę, jak Boga kocham! Luz, luz, luz! Strzela! Strzela! Polacy odkryli w olsztyńskiej parawozowni oddział Heimatschutz. Załoga niemiecka została internowana. Zdobyczne armaty zostały wysłane do Poznania, gdzie działał początkowo pod komendą podporucznika Kazimierza Nierzychowskiego pluton artylerii. Wykorzystując stosunkowo dobre położenie kolejowe, Poznań wysyłał nieliczne baterie artyleryjskie na zagrożone odcinki frontu. Były to siły, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, szybkiego reagowania. Często jeździły z frontu zachodniego na północny czy południowy, likwidując niemieckie zagrożenie. Ta świetna organizacja Polaków była jednym z powodów załamywania się kolejnych niemieckich ataków. Na początku stycznia 1919 roku Polacy po ciężkich walkach zdobyli Inowrocław. Kosztowały one życie 50 Polaków i 17 Niemców. Ciężej rannych przetransportowano do Poznania, gdzie generał podporucznik Ireneusz Wierzejewski zorganizował specjalistyczną opiekę szpitalną dla powstańców. Sanitariat Wielkopolski objął swoją opieką ponad 11 tysięcy rannych i chorych powstańców. Obejmował 6 szpitali polowych rozmieszczonych w pobliżu frontów. Stamtąd ciężej ranni przewożeni byli eszelonami ratunkowymi bądź karetkami do szpitala głównego w Poznaniu. Dzięki świetnej organizacji pomocy medycznej uratowano życie wielu powstańców. Do opieki nad rannymi powstańcami kierowano wyłącznie lekarzy Polaków. Niemieckich lekarzy od opieki odsunięto. Zdobycie lotniska na Ławicy oznaczało zlikwidowanie ostatniego punktu oporu Niemców w Poznaniu. Polacy przejęli około 200 kompletów maszyn niemieckich. Potrzebowała ich Warszawa walcząca na wschodzie. Następnego dnia nad Poznaniem pojawiła się eskadra wrogich samolotów. Na szczęście bombardowanie okazało się mało skuteczne. 18 zrzuconych bomb nie wyrządziło większych szkód. Za to wywołało polską reakcję. Dwa dni później lotnicy polscy pod dowództwem podporucznika Wiktora Pniewskiego zbombardowali lotnisko we Frankfurcie nad Odrą, niszcząc co najmniej jeden samolot.
czasie ataku niemieckiego na Osieczu Niemcy z pułku grenadierów z Wrocławia zastosowali gazy bojowe. Tańcy obronili pozycję. Niemcy stracili 15 żołnierzy. Polacy 3. Niemcy stosowali gazy nie tylko na froncie południowym, również na zachodnim, jak i północnym. Przed masowym ich użyciem powstrzymywało jedynie to, że walki toczyły się na terenach zamieszkałych również przez niemieckich osadników. XVI stycznia na czele wojsk powstańczych stanął były żołnierz wojska rosyjskiego, generał Józef Dowbor-Muśnicki. Generał wprowadził żelazną dyscyplinę. W ciągu pierwszych 2 tygodni stycznia armia powiększyła się z 9 do 14 tysięcy. Generał wprowadził obowiązkowy pobór i przysięgę wojskową. Niestety, wtedy zabrakło miejsca dla filmowca. W Warszawie tymczasem powstał nowy rząd, którego premierem został Ignacy Paderewski. Premier zaczął energicznie zabiegać w Paryżu na rzecz nowej granicy Rzeczpospolitej na zachodzie, prostując noty niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 22 stycznia 1919 roku Niemcy podjęli uchwałę o przeniesieniu kwatery głównej wojsk niemieckich z Kassel do Kołobrzegu. Marszałek Paul von Hindenburg, notabene urodzony w Poznaniu, rozpoczął przygotowania do militarnego zdławienia powstania. Wiosenna ofensywa miała przeciąć buntowniczą Wielkopolskę na pół. Tymczasem z Poznania zaczęli wyjeżdżać jako pierwsi niemieccy urzędnicy. Dwudziestego trzeciego stycznia 1919 roku Naczelna Rada Ludowa wydała rozporządzenie o natychmiastowym wprowadzeniu na terenie rejencji poznańskiej nauki języka polskiego w miejsce języka niemieckiego z taką samą liczbą godzin. Dotyczyło to dzieci polskich. Dla dzieci niemieckich program nauki nie uległ zmianie. Język polski wrócił do szkół. Są tu Polacy? Czy są tu Polacy? Biegnijcie do domów. Nieźle oduczyliście ich polskiego, ale to koniec. Pomogę panu. Siadać na swoich miejscach. Ruhe.
Gdy w wyniku niemieckiej ofensywy powstańcy opuszczą za kilkanaście dni Kargową, Janek z kilkoma jeszcze kolegami zostanie ukarany porcją rusk przed frontem szkoły. Jesteśmy w Poniecu na południu Wielkopolski. W czasie powstania miasteczko przeżyło prawdziwe bombardowanie. Lotnicy niemieccy zabili tu 8 osób ludności cywilnej. Na miasteczko spadło ponad 1000 pocisków, zabijając kolejnych kilku mieszkańców. Raport sporządzony przez Wydział Polityczny Naczelnej Rady Ludowej donosi o 38 zbiorowych przypadkach okrucieństwa żołnierzy Heimatschutzu wobec Polaków w czasie powstania. Poza rabunkiem i gwałtami mowa o blisko 50 zabitych powstańcach, których zabito w okrutny sposób. Wśród zabitych 5 to księża katoliccy. Wśród ofiar nie brakowało też polskich wójtów i lokalnych polskich działaczy. Na początku lutego 1919 roku wojska niemieckie rozpoczęły równoczesną ofensywę na wszystkich trzech frontach. Przeciwko Polakom skierowano najnowocześniejszy sprzęt. Ależ czy nie miałeś farta? Ja? Trafiłeś kierowcę ryśnić przez lufcik. A Jarzek myślał, że to przez twoje handgranaty, nie? Niemiecka obsługa auta pochowana została z honorami na cmentarzu ewangelickim w Budzyniu. Wśród zabitych był lejtnant Graf von Schwerin-Janow. W 1939 roku, gdy Niemcy wrócą tu w czasie II wojny światowej, gestapo rozpocznie poszukiwania powstańców z tego oddziału. Nie tylko zresztą tych, ale powróćmy do 1919 roku. Po krótkiej naprawie samochód pancerny Erhard zaczął nosić nazwisko pułkownika Grudzielskiego, dowódcy frontu północnego. Auto wróciło do walki, dając się Niemcom we znaki również w powstania śląskich. W tym pałacu 16 lutego 1919 roku o godzinie 18 podpisany został przez Niemców rozejm, który przerywał walki w Poznańskiem. Był on sukcesem dyplomacji polskiej, ale przede wszystkim francuskiej. Marszałek Foch zmusił Niemców, aby linia demarkacyjna przebiegała według aktualnej linii frontów. Porozumienie o zawieszeniu broni miało wejść w życie dwa dni później, 18 lutego 1919 roku. Ta stacja miała wielkie znaczenie zarówno dla Polaków, jak i Niemców. Znajdowała się bowiem w pobliżu Bydgoszczy i można z niej było przeprowadzić bezpośrednie uderzenie na stolicę Kujaw. O 6 miał wejść rozejm i dlatego Niemcy rzucili do walki potężne siły. Pociąg pancerny. Poruczniku, saperzy przyjechali. Znajduje się porucznik Dancewicz z Wydzielonego Oddziału Saperów z Poznania. Porucznik Wachter, jeśli się nie mylę. Czemu tak późno? Poruczniku! Przecież jedziemy z tym towarem jak z jajkami, robotę taką mam. Jak znam Niemców, to macie tylko pół godziny. No tylko nas nie popędzajcie. Idziemy!
idę na kolę. Następny zakładaj. Huknij mu z jednego, jak się zbliży. Ale tylko z jednego. Resztę zostaw na zaś, nie? To pokażcie, panowie, co potraficie. Siakrę. Przecięli kabie. Obok porucznika byłej marynarki pruskiej Mariusza Wachtela zginęło blisko 20 ludzi. Dopiero pod wieczór pociąg został zdobyty i po remoncie w zakładach Cegielskiego już jako pociąg pancerny Danuta po przebudowie wszedł w skład pociągów pancernych Armii Wielkopolskiej. Pod wieczór 18 lutego 1919 wszedł w życie rozejm. W marcu komisja demarkacyjna, na czele której stał ambasador Francji Józef Nulens, wyznaczyła na 600-kilometrowym froncie tymczasową granicę. Ale nadal ginęli na niej ludzie. Miesięcznie do 60 Polaków. W związku z apelem premiera Paderewskiego o ratowanie wschodu przed zalewem bolszewizmu, generał Dowbor Muśnicki wydzielił z Armii Wielkopolskiej 3 dywizje, które zostały przerzucone na front wschodni. Walczyły one pod Lwowem, na froncie litewsko-białoruskim, a także w czasie bitwy o Warszawę z bolszewicką Rosją w 1920 roku. Dużą popularnością w poznańskich kinach cieszył się film pokazujący zakończenie konferencji pokojowej w podparyskim Wersalu. Widzowie mieli poczucie smaku zwycięstwa. Niektórzy zresztą przychodzili na seans po kilka razy.
Podpisany 28 czerwca 1919 roku w Wersalu traktat kończący działanie wojenne przyznawał Polsce także niezdobyte miasta jak Leszno, Kępno, Zbąszyń, Chodzież, a także Bydgoszcz. Pół roku później, w styczniu 1920 roku, polskie wojsko wkroczyło na te tereny, kończąc najdłuższą, bo trwającą ponad 100 lat, wojnę nowoczesnej Europy. W Poznaniu poczyniono starania, aby jak najszybciej otworzyć uniwersytet. W walkach i potem już po zawieszeniu broni zginęło ponad 4 tysiące ludzi, około 1500 Niemców i ponad 2 tysiące Polaków. Ale nie jest to pełna lista strat po naszej stronie. Gdy w 1939 roku Niemcy ponownie wejdą do Wielkopolski, rozstrzelają ponad 3 tysiące Polaków, głównie dawnych powstańców, a ponad 200 tysięcy wysiedlą z tego terenu, pragnąc jak najszybciej wymazać z pamięci dotkliwą porażkę. Dla nas, Polaków, było to jedyne powstanie w XX wieku wygrane przez nas samych. Próżno szukać w literaturze czy sztuce utworów sławiących tamten czas. Niestety nie umiemy świętować zwycięstw. Powstanie zostało zapomniane. Przez cały 1919 rok z Wielkopolski wyjechało 300 tysięcy Niemców i nastąpił zwrot w procesie rozwoju etnicznego tych ziem. Do nowej, odrodzonej Polski Wielkopolanie wnieśli swoje wartości, takie jak przywiązanie do uczciwej pracy, patriotyzm, solenność, umiejętność dobrej organizacji, czego dowodem było m.in. udane powstanie. Oczywiście niektórych cech nauczyli się w czasie zaborów od Niemców i do dzisiaj potrafią je umiejętnie wcielać w życie. Tutaj, w odległości zaledwie kilkunastu kilometrów od Poznania, spoczywa zmarły w 1937 roku drugi dowódca powstania, generał Józef Dowbor-Muśnicki. Generał miał dwie córki, obie wychowywał w duchu patriotycznym. Obie niestety zginęły w czasie II wojny światowej. Jedną rozstrzelali Niemcy w Warszawie, drugą Rosjanie w Katyniu. Ale to już jest zupełnie inna historia. A może nie. W 1924 roku poznaniacy nakręcili fabularyzowany dokument pod tytułem Odrodzona Polska, który opowiadał o zmaganiach Wielkopolan z Niemcami. W filmie tym wystąpili niedawni powstańcy, a nawet sam Ignacy Paderewski. W 1939 roku, natychmiast po wkroczeniu Niemców do Poznania, zniszczone zostało Wielkopolskie Muzeum Wojskowe i zgromadzone tam pamiątki z powstania. Ten sam los spotkał również Odrodzoną Polskę. Być może niektóre kadry z naszego filmu przypominają tamten, bezpowrotnie utracony. Dedykujemy nasz film jego twórcom.